Zbliża się 21. Festiwal Comedy Italia. W drugiej połowie września w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zgromadzą się miłośnicy komedii. Widzowie będą mogli zobaczyć 8 spektakli konkursowych z całej Polski. W konkursie zaprezentuje się 7 spektakli reżyserów, którzy nie ukończyli jeszcze 40 lat. Festiwal zainauguruje polską prapremierą czarnej komedii Martina McDonagha Porachunki z katem w reżyserii dyrektora artystycznego tarnowskiej sceny Marcina Hycnera. Nawet inspektorzy policji jak są trzeźwi. O, przepraszam, inspektorze. Nie zauważyłbym, że pan jest z nami. Przepraszam bardzo. Jak są trzeźwi powiedział? Przygotowujemy spektakl Porachunki z katem według Martina McDonagha. Premiera na otwarcie Festiwalu Comedy Italia w tym roku, a więc już 15 września o 20.30 spektakl premierowy. Wcześniej 13 i 14 zapraszamy widzów na spektakle przedpremierowe. 15 również spektakl o godzinie 17. Sztuka, której autorem jest Martin McDonagh, w polskim przekładzie Klaudyny Roschin. I z jednej strony dbamy o to, żeby widza rozbawić i faktycznie materia, jaką McDonagh przygotował, daje duże pole do tego. A z drugiej strony to historia kryminalna, o co też dbamy, aby widz miał swego rodzaju frajdę w odkrywaniu kolejnych tajemnic zaplanowanych przez autora. Oprócz tego spektaklu widzowie będą mieli okazję zobaczyć również klasyczną komedię omyłek Księżniczka na opak wywrócona w reżyserii Roberta Kurasia, czarną komedię Napis, sceniczną adaptację głośnej powieści Michała Witkowskiego Lubiewo w reżyserii Piotra Siekluckiego, Humankę w reżyserii Agaty Puszcz, zakwalifikowany do finału 22. konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej spektakl Za Polska Superstar, czyli Jak przegrywać, żeby wygrać, w reżyserii Anety Groszyńskiej na podstawie tekstu Jana Czaplińskiego. Drugi spektakl Anny Karasińskiej, a także Do dna w reżyserii Ewy Kajm. Wydaje mi się, że ten zestaw spektakli, który chcemy zaproponować, zarówno konkursowych, jak i imprez towarzyszących, jest takim zestawem, śmiem wierzyć w to, niewykluczającym. To znaczy, że to jest jednak propozycja dla każdego widza. Ja tak myślę o Teatrze w Tarnowie w ogóle i ten festiwal w związku z tym też chciałbym, żeby tak przebiegał, że każdy z mieszkańców miasta może znaleźć w repertuarze, w tym zestawie spektakli konkursowych coś dla siebie. W związku z czym zobaczymy 7 spektakli konkursowych. Tak się, myślę, szczęśliwie zdarzyło, że pojawią się w Tarnowie także zespoły, które albo tutaj nigdy nie były, albo wiele lat temu miały okazję zaprezentować się tarnowskiej publiczności. Jeśli chodzi o sprzedaż karnetów, to wszystkie mamy w rezerwacji. Tu się troszeczkę może zmienić przy wykupie. Zawsze tam jakiś malutki procent jednak zrezygnuje i to się do końca tego tygodnia wyjaśni. 40 karnetów na godzinę 20. Jeśli chodzi o sam repertuar, to myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk w porównaniu z ubiegłorocznymi taliami. Rezerwacje spływają i sprzedają bilety się dość równomiernie, chociaż jak kiedyś już mówiłam, Księżniczka na opak wywrócona ma spore wzięcie. Także Porachunki z katem często się przewijają, zresztą tutaj mamy większą możliwość, jeśli chodzi o salę, bo to nie będą dwie prezentacje, a tak naprawdę 4. Napis też cieszy się powodzeniem. Jeśli chodzi o Lubiewo i drugi spektakl, ze względu na to, że one są grane na małych scenach, tak naprawdę tam tych miejsc już na tą chwilę nie ma. Jeśli chodzi o propozycję muzyczną i Teatr Kapitol, te spektakle towarzyszące też są właściwie na Artura Andrusa nie mamy miejsc, na Kapitol dosłownie jakieś końcówki zostały, a pozostałe spektakle jeszcze, tak jak szef wspomniał, mamy miejsca, z tym, że może nie są to VIP-owskie jakieś rzędy, ale jeszcze można wybierać, także zachęcamy. A propos tych spektakli, gdzie na tą chwilę nie mamy wolnych miejsc, nie odsyłamy Państwa, tylko zawsze już od kilku lat wprowadziliśmy taką zasadę, że mamy nieśmiertelne listy, takie rezerwowe, i tam naprawdę
jak tylko się coś zwalnia, to dzwonimy i też zachęcamy właśnie, żeby przejść przed samym spektaklem, czy tak jak w przypadku Artura Andrusa przed koncertem i myślę, że coś tam też się uda znaleźć w ostatniej chwili. Tegoroczny finał Talii odbędzie się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Festiwal Komedii Talia jest dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 21. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia rozpocznie się 15 września i potrwa do 24 września.